Drodzy Państwo, koncert na dwa flety i orkiestrę, który zabrzmi za moment, to okazja do przedstawienia Państwu dwóch kolejnych wspaniałych muzycznych przyjaciół kapeli Gadanensis. Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz, małżeństwo flecistów, dla których powstało 124 utwory im dedykowane do prawykonania. Dzisiejszy będzie kolejnym, tym 125. I muszę Państwu opowiedzieć koniecznie od razu anegdotę przed koncertem. Jedna z części dzisiejszego koncertu, czwarta, intermezzo, zatytułowana Mały chłopiec grający na trąbce w parku Kornwalii, powstała dziś w nocy, o 3:00 dokładnie, w łazience hotelowej. Dlatego w łazience, żeby maestro nie budził, paląc światło swojej małżonki, śpiącej o tej porze. Partię na trąbce wykona syn Agaty i Łukasza Długoszów, Hugo, który ma 9 lat. Nuty otrzymał o godzinie 11:00. Próba odbyła się o godzinie 11:40. A ponoć zapytany, czy się podejmuje wykonania tego zadania, powiedział: maestro się nie odmawia. Koncert na dwa flety i orkiestrę maestro Jerzego Maksymiuka w wykonaniu kapeli Gadanensis, partie solowe Agata Kielar-Długosz oraz Łukasz Długosz, a także Hugo Długosz. I proszę pozwolić, już przedstawię Państwu wszystkie części tegoż koncertu. Fanfary z Neapolu. Sonata orkiestrowa, podróż pociągiem z Krasnojarska do Berlina. Adagio, pierwsze spotkanie przy muzyce cykad na polach Prowansji. Wspomniane już intermezzo, mały chłopiec grający na trąbce w parku Kornwalii. Oraz konkluzja, powrót do domu. Przypomnę jeszcze, drodzy Państwo, że dzisiejszy koncert dofinansowano ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Sponsorem koncertu jest Arend Capital Holding. Podziękowania po raz kolejny, nie ostatni, na ręce pana Janusza Arenda. Drodzy Państwo, już za moment prawykonanie najnowszej kompozycji maestro Jerzego Maksymiuka. O utworze, proszę Państwa. Jestem wielbicielem muzyki francuskiej, czyli Debussy'ego, nie Wagnera. Debussy nazywał bardzo tak pięknie utwory. Dziewczyna w włosach jak len. Jak można w muzyce włosy, kolor włosów. Muzyka tego nie przedstawia. A! Dwa pojęcia. Basewicz. Wspaniała komputerka. Igor Stawiński. Muzyka niczego nie przedstawia. Ani koloru, ani nastroju. Nie ma wesoło, smutno. Muzyka sobą przedstawia tylko. Dźwiękami. Te pojęcia są nieprzekładalne. Rachmaninow. Gram trójkę Czajkowskiego i mówi: o, tu jedzie trójka, a tutaj śnieg zaczyna padać. Ale kiedy to opowiada, to kolory fortepianu się zmienia. I też prawda. Wobec tego, proszę Państwa, pierwszy utwór, pierwsza część tego jest 6 części. Może dołączę jeszcze pasakalię, którą zacząłem pisać. Pierwsza część to fanfary napolitańskie. Druga część to jazda z pociągiem, tym rosyjskim pociągiem z Władywostoka do Berlina. Trzecia część, pierwsze zaloty, takie jaką jest natura w Aix-en-Provence, we Francji. Wieczorem. Cykady tak cykają, że ja dwa razy koncert musiałem przerwać. Cykady. Czyli cykady cykają i love story, ale niewinny, myślę. Następna część, chłopczyk
gra na polach Cornwall, nie będzie ta zmiana, lepiej Prowansy. Mały chłopczyk gdzieś gra. Potem jest konkluzja, ale w zasadzie będzie nazwa konkluzja, to jest nazwa słowa. Czyli powrót do domu. O, zaczynamy, że fanfary z Neapolu. Dziękuję Państwu bardzo.